Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, i co On, wysławszy swojego Anioła, oznajmił przez Niego za pomocą znaków, słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. Usłyszałem pana mówiącego do mnie. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawej ręce, ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud, i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami. A nimi nie są, i że ich znalazłeś kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i poprzednie czyny podejmij.